Uszczęśliwicie dzieci na święta! Dzięki, ziom. Masz tu lizaka. Witaj. Chciałabyś dorzucić jeszcze jeden prezent? To dla takiej małej dziewczynki jak ja. Och, jesteś kochana. A zdradzisz mi, co to takiego? W porządku. Ojej, jest ogromna. Co się dzieje? Wokół mnie jest tyle prezentów, a ja nie mogę zajrzeć do środka. To co? Nie są twoje. Nic nie rozumiesz. Przeżywam tortury. Byłaś jednym z tych dzieciaków, które zawsze otwierają swoje prezenty przed gwiazdką. Nadal tak jest. A wy nie jesteście w ogóle ciekawi? Nie martw się. Już dzisiaj na naszym świątecznym przyjęciu dowiesz się, co kryje się w tych pudełkach. O, organizatorzy przyjęcia kazali ci się tak ubrać? Nie, sama chciałam. Ładny mam ogon? Więc z własnej woli udajesz zwierzę? Naprawdę masz fioła na punkcie świąt. Uwielbiam święta! I uwielbiam się przebierać. Jones ma wielkie szczęście. Chciałabym być świątecznym bałwanem. Impreza sylwestrowa w mojej chacie! Tak, stary! Niesamowite! Nawet w tym 20-kilogramowym stroju Jonesy jest nadal sobą! Kończy się szkoły czas, nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać swych, zawsze chodzimy razem. Gdzie my mamy tylko my? 16 mam lat, wiem dokąd iść. Pracę mam, zaczynam ją właśnie dziś. Życie na własny rachunek. Lat 15, fajnie jest, wtedy gdy dorasta się. To najpiękniejszy w życiu czas. To najpiękniejszy w życiu czas. Szóstka w pracy. Świąteczne szaleństwo. Wesołych świąt! Mógłbyś dać sobie spokój. Wesołych świąt! Zamilcz, chłopcze! Nie podobają mi się twoje uszy. To są rogi! Ty i twoje rogi jesteście podejrzani! Co wy tutaj wyrabiacie? My tylko objadamy się słodyczami. Prezenty dla biednych dzieci, planujemy masowy chaos. Tylko prezenty, to prawda. Będę miał was na oku. Jeden fałszywy ruch i już po was. Ale to święta! Gdzie twój świąteczny duch? Ho! 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 To co? Będziesz zbierała z nami prezenty? Ach, utknęłam w sklepie przy stole do pakowania prezentów. Robisz to w szczytnym celu. Daj spokój, rozchmurz się, będzie fajnie. Spędzanie wolnego czasu w towarzystwie tych trzech klonów? Nie może być gorzej. O nie! Mama? Dobra, jest jeszcze gorzej. Mamo, co tutaj robisz? Zainspirował mnie wasz świąteczny wolontariat. Poza tym chcę spędzić ten świąteczny czas ze swoją córką. Niki, ale jazda! Twoja mama jest świetna w pakowaniu prezentów. Udekorowała nawet nasze logo. Nigdy nie mówiłaś, że masz takie fajne koleżanki. Dlatego spędzasz tak wiele czasu w centrum. Pani Łąk jest pani taka milutka. Uratuje mnie tylko bardzo, bardzo mocna kawa. Nie jest dobrze, ziom. Niki mówi, że jej mama będzie w centrum cały dzień. To co? Ona cię... Mama Niki zna grzecznego Jonesiego. A jest wielka różnica pomiędzy nim a normalnym Jonesem. Grzeczny Jonesy jest uprzejmy, taktowny, ma naprawdę, no nie wiem, klasę. Właściwie jest idealny. A normalny Jonesy? Nie jest. Daj spokój, ziom. Nie jestem marzeniem rodzica. Kocham imprezy. Mam złe oceny. Tracę pracę. Co z twoim życiem? Masz jakieś cele? W tej chwili moim największym celem jest zorganizowanie czadowej imprezy sylwestrowej. Teraz rozumiem. To nie żarty. Ciężko pracowałem, żeby zrobić na niej dobre wrażenie, ale to jest moje królestwo, moje centrum. Nie wiem, czy tutaj uda mi się być grzecznym Jonesem i jednocześnie być sobą. A może w tym stroju mnie nie rozpozna? Nieźle, co? No, to jest dobre. Zaniosę je na zaplecze. Niki?
Co ty tutaj robisz? Ukrywam się przed mamą. No daj spokój. Nie może być aż tak źle. Może. Założyła jeansową mini. Fuj. Cóż, przy stole do pakowania przynajmniej można zobaczyć, co ktoś dostanie. Ja muszę zgadywać. Ten jest dla 8-latka. Tu może być wszystko. Czasem lepiej nie wiedzieć. Wyobraź sobie, że jakiś facet kupił właśnie dziewczynie jadalną bieliznę. Fuj. Ohyda. Niki, zgłoś się przy stoisku do pakowania prezentów. Szybko. Dobrze zrobiłam. O nie. Nauczyły ją obsługi słuchawek. Niki, słyszysz mnie? Odbiór! Kochanie! O, jakby była w mojej głowie! Niki! Już idę, mamo! Już niedługo, już niedługo. Nie zawsze będę bałwanem, proszę pani. Mam pewne plany. Siemka, Jonesy! Dozo na imprezie! Zrobimy niezłą demolkę, ziom! To jest... jak już mówiłem, waham się pomiędzy studiami medycznymi a prawniczymi. Edukacja jest dla mnie bardzo ważna. Właśnie oblałeś egzamin z plastyki, ziom. Wcale mi nie pomagasz. Przepraszam. Uwaga! Pokaż mi to. Rogi są pozaginane. Zrób to jeszcze raz! Tak jest, proszę pana! Konfiskuję cały papier pakunkowy w choinki. Szybko! Ale jest najbardziej popularny... To rozkaz, żołnierzu! Na razie. O, on nie jest zbyt przyjazny. Jak zwinęliśmy mu Meleksa, miał lepszą minę. Znaczy... cześć, Niki. Cześć! Hej, Yoda. Co to? To kostium królowej Amada dla Julie. Odgrywamy scenę. To wspaniale, że macie wspólne zainteresowania. Czerwony dowódco, chyba dotarliśmy do alternatywnego świata. Odbiór. Przyjęłam, złoty dowódco. No cóż, muszę już iść, pani Wong. Miło było znowu panią spotkać. Ciekawe, co to jest. Nie wiem. Prezent dla 14-latki. Dosyć ciężki. Może odtwarzać CD albo rolki? Dlaczego tak bardzo chcesz wiedzieć? Muszę się dowiedzieć, co to jest. Oj, to na pewno nie rolki. O, nadchodzi Grinch. To grozi pożarem. Ojej, czy mi się tylko wydaje, czy w tym roku Ron naprawdę przesadził? Słyszeliście, co zrobił Mikołajowi? Obowiązuje zakaz włóczęgostwa, dziadku. Nie jestem włóczęgą, jestem Mikołajem. Nie ze mną te numery, kolego. Przejrzałem was na wylot. Włóczycie się tu przez cały dzień, składając fałszywe obietnice. Ale... Dosyć! Aresztuję cię! Co? Ron chyba nienawidzi świąt. Tak. Siema. Jak się ma grzeczny Jonesy? Nie za dobrze, ziom. To jest bardzo stresujące. Co? To, że jest tutaj mama Niki? Spróbuj myśleć o czymś innym. Jaki prezent dasz Niki? O nie! Na śmierć o tym zapomniałem. Spoko. Kupij coś odlotowego. Potem zanieś po prostu do punktu pakowania i gotowe. Teściową masz w garści. Wiesz co? Dobrze kombinujesz. Dzięki. Hej! Co ty tutaj wyrabiasz? Ja mam przerwę. Czeka cię 5 godzin pracy. Jeśli w tym czasie nie będziesz spacerował po centrum w stroju bałwana, nie zapłacę ci. Jasne? Tak, jasne. Kathleen, musisz mnie wyręczyć. O nie. Jeśli ma się udać, prezent musi być od ciebie. Pani Wong mogłaby nabrać jakichś podejrzeń. Ale słyszałaś go. Bez bałwana nie będzie szmalu. Bez szmalu nie będzie prezentu, a bez prezentu grzeczny Jonesy będzie miał kłopoty. Musisz znaleźć kogoś, kto ponosi za ciebie ten strój. O, ja to zrobię! Serio? Tak, ale będzie zabawa! Gotowe. Wszystko gra? Tak! Żaden problem! Dzięki, Kathleen. Odwdzięczę się. To chyba nie jest dobry pomysł. Nie martw się, wszystko w porządku. Zaprowadźcie mnie tylko do drzwi. Ho, wesołych świąt! Musimy dostosować te prezenty do płci i wieku. To chyba jest lalka dziecko. Może moglibyśmy na nią zerknąć? Tak, widzisz? Nic się nie stało. Dobra, ale tylko ten. Obiecuję. Ale ja chcę wziąć tego bałwanka do domu! Czy to nie jest Jonesy w tym kostiumie?
wcześniej nie widziałam, żeby ktoś aż tak się wygłupił przed przyszłą teściową. Dziewczyny, czy znacie jakichś fajnych chłopaków? Halo! Jesteśmy w centrum. Tutaj aż się roi od przystojniaków. Dobrze, bo chyba nadszedł czas, żeby Niki znalazła sobie nowego chłopaka. Mogę zerknąć? Proszę, proszę, proszę. Pozwoliłem ci otworzyć już 3 prezenty. No dobrze, jeszcze jeden. Zdalnie sterowany wóz strażacki z wysuwaną drabiną, syreną i światłami? Znowu je produkują? To prezent na święto Chanuka, o którym marzyłem odkąd skończyłem 5 lat, ale nikt mi go nie dał. Dlaczego? Zostały wyprzedane. A potem, pewnego dnia, tuż przed świętami, sklep z zabawkami wystawił 50 wozów. Moi rodzice pobiegli tam, ale zostali brutalnie stratowani przez innych rodziców opętanych szałem zakupów. Zamiast wozu dostałem sweterek. To pewnie dlatego nie zostałem strażakiem. Przecież nie skończyłeś jeszcze szkoły. Mogę go zatrzymać? Nie, Jud. To przecież jest prezent dla potrzebującego chłopca. Oddam mu swój sweterek? Kup sobie taki wóz. Tak, to znakomity pomysł, ziom. Strażak Jud gotów do akcji. Halo? Ziom, stoję przed Albatrosem i Finchem. Musisz to zobaczyć. Chyba ochroniarz Ron całkiem stracił rozum. Już lecę. Obiecujesz, że nic nie otworzysz? Ale jazda? Ta choinka jest nielegalna. Cześć! Niki! Chciałabym, żebyś kogoś poznała. To jest Marek. On wita gości w Albatrosie i zgodził się umówić z tobą na randkę. Mamo, ale ja już mam chłopaka. Jonesiego. Stać się na kogoś lepszego. Marek jest zastępcą kierownika. Tak, znam go. To pajac. Hej! Nosisz kowbojski kapelusz i klapki. W grudniu. I ja się z tobą umówię! Ja chcę się z nim umówić, to nie fair! Mamo, wracaj do pakowania prezentów. Dobrze. Co powiesz na tego miłego chłopca, który był tutaj rano? Dart? To nie miły chłopiec, to mistrz Yoda i jest zajęty. Ach, szkoda, że jest zajęty. Mamo, wiesz, że Jones jest dobrym chłopcem. Nie byłabym tego taka pewna. Co to niby miało znaczyć? Ej, mała, jak leci? Ej! Obmacywałeś jakąś seksowną mamuśkę i znęcałeś się nad jej dzieckiem? Co? Jonesy, jesteś zwolniony! Co? Co takiego? Kto tak powiedział? Moja mama! I teraz próbuje zeswatać mnie z jakimś kowbojem! Ale przecież to nie byłem ja! Wtedy kupowałem ci prezent! O nie, Kathleen! Co? Kathleen założyła kostium, żeby szef mnie nie zwolnił. Taki był nasz plan. Musisz to wyjaśnić swojej mamie. Dobra, tylko nic już nie kombinuj. Przez następnych kilka godzin. Nie mogliście sprzedać wszystkich wozów. Przykro mi, to jest bardzo gorący towar. Dlaczego to się przydarza właśnie mnie? Dlaczego ja, człowieku? Dlaczego? Jen, Jud jest w strasznym dołku z powodu wozu strażackiego. Możemy mu go dać? Kupi inną zabawkę. Bardzo chętnie, ale to niemożliwe. Mamy tu pewne komplikacje. Chyba znam sklep, do którego Jud nie zajrzał. Co ty narobiłaś? Spójrzcie na prezent dla Niki. To atlas świata, który mieści się w plecaku. Będzie go mogła zabierać w podróż. Tak, Jonesy, świetnie. Przestań! To wspaniały prezent. Jest przemyślany, czadowy, użyteczny. Co to jest? Mamy tutaj setki prezentów! Przepraszam, ja nie panuję nad tym. Trzeba je zapakować. Czy umiecie to robić? Ja też nie. Co teraz zrobimy? Nie patrzcie na mnie. Muszę podrzucić go do zapakowania i dać Kathleen nauczkę za obmacywanie jakiejś kobiety przy mamie Niki. Widziałeś tutaj jakieś wozy strażackie? O, dobra, jesteś trochę ciężki. O, jest! Aaaa!
Uwagi! Nagły wypadek! O! Mam nadzieję, że kiedyś razem z niego skorzystamy. Całuję Jonesy. Miło z jego strony. Może byłam dla niego trochę zbyt surowa? Jadalna bielizna z masy cukrowej? Teraz już całkiem się pogrążył. Co? Dla mnie? Jonesy, mógłbyś przyjść natychmiast do punktu pakowania? Czyżbyś otworzyła mój... Kupiłeś mi jadalne majtki? Tak? Co? Nie! I dałeś mamie do zapakowania? Co? Kompletnie zwariowałeś! Poczekaj chwilę! Kupiłem ci coś zupełnie innego! Mówiłam, że to zła partia! Mam! Znalazłam zabawkę Juda! To wszystko jej wina! Nie kupiłem tego! Ten prezent to dowód! Na co? Nigdy go nie lubiła! Dobra, co tu się dzieje? Przepraszam, ile czasu zajmie nam spakowanie 1000 prezentów? Jak możesz to robić w Wigilię? Mam prawo do jednego telefonu. Mikołaju? Jej, Ron naprawdę nienawidzi świąt. Wypuść nas! To niezgodne z prawem! Czy to kolęda? Kropelka likieru? Ja się napiję, ziom. Cóż, wiemy, że nie lubi pan świąt i nas pewnie pan też nie cierpi, ale musimy się stąd wydostać. Setki dzieciaków czekają na przyjęcie świątecznej prezenty, ale nie będzie nikogo, kto by je rozdał. Ani zapakował. Pachnie tu indykiem? Tak, zgadza się. Podgrzewam właśnie indyka w mikrofalówce. Zaraz wracam, momencik. Nie wydaje wam się to dziwne? Troszeczkę. Cóż, za kolejne święta bez wozu strażackiego. Zamierzaliśmy czekać do wieczora, ale skoro już tu jesteśmy, damy ci go teraz. Wesołych świąt! Zrobiliśmy zrzutkę. Zdalnie sterowany wóz strażacki z wysuwaną drabiną, światłami i syreną! Pierwszy wyprodukowano w 68. Miał wtedy dwie drabiny i gumowe koła. Mój tata podarował mi go na Boże Narodzenie, zanim wyruszył na wojnę. Bawiłem się nim codziennie, aż pewnego lata ten mały wóz strażacki zaczął zjeżdżać w dół chodnika, potem na molo i do oceanu, a potem koniec! Wielki rekin chwycił go w swoje szczęki i zginął w otchłani. To był najgorszy dzień w moim życiu. Proszę, ziom, potrzebujesz go bardziej niż ja. Synu, to najmilsza rzecz, jaką ktoś dla mnie zrobił. Jesteście wolni. Idźcie. No już, uciekajcie stąd. Chwileczkę. Ron nienawidzi świąt. Bo jest samotny. Czekał, aż się pomylimy, żeby nas aresztować. Chcesz powiedzieć, że nas zamknął, bo nie miał nikogo do towarzystwa? A to zdjęcie na biurku. To z rodziną. A niech mnie. To zdjęcie można kupić z ramką. Kupiłam takie samo mojej mamie. To smutne. Ciągle was słyszę. Przepraszam, czy myślicie o tym samym, co ja? Pewnie. Więcej likieru. Nigdy wcześniej nie byłem na przyjęciu świątecznym. Czy mam odpowiedni strój? Czy wyglądam świątecznie? Chciałabym tylko zapakować te prezenty. Nie jest już tak zabawnie, gdy się je wszystkie rozpakuje. A czyja to wina? Prezenty są już zapakowane! Ale kto to zrobił? Elfy? Niespodzianka! Mamo, ty to zrobiłaś? Oczywiście, z niewielką pomocą dziewcząt. Może jednak nie jest tak źle, że tutaj jesteś? Czy wszystkie te prezenty mogą być używane przez małe dzieci? To znaczy... Ho, ho, ho? To rozumiem! Przepraszam, nie doceniałam cię, Jones. Cóż, myślała pani, że obmacywałem jakąś kobietę i kupiłem jadalne majtki. Proszę, Niki, doszłyśmy do tego, jaki prezent miałaś otrzymać. Atlas świata? Jonesy, to naprawdę wspaniały prezent!
sam go wybrałeś? Taki już jestem. Myślisz, że grzeczny Jonesy i normalny Jonesy mogą współistnieć? Niewykluczone. To zależy. A czy grzeczny Jonesy może cię teraz pocałować? O, chyba tak. Ho, ho, ho! Życzę wam wesołych świąt! Ho, ho, ho! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Anna Hausner. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Katlin Agata Buzek, Jen Anna Sroka, Niki Katarzyna Godlewska, Jonesy Maciej Zakościelny, Jude Aleksander Czysz, Wyatt Modest Ruciński i inni.